Tradycyjnie w Dzień Edukacji Narodowej władze Świnoujścia spotkały się z dyrektorami, nauczycielami i pracownikami świnoujskiej oświaty. Uroczyste spotkanie zostało w tym roku zorganizowane w hotelu Interferie Medical Spa w poniedziałek 14 października. Potrzeby uczniów i nauczycieli traktujemy bardzo poważnie. Miasto Świnoujście od wielu lat inwestuje w oświatę i są to najlepsze decyzje samorządu lokalnego, które również mimo wieloletnich problemów związanych z bardzo niestabilnym prawem, z dyskusjami wieloma na poziomie rządu, ze zmieniającymi się trendami, wytwarzają poczucie niestabilności w państwu, również w nas, jako samorządzie, którego obowiązkiem jest zorganizowanie państwa pracy. Jako organ prowadzący czujemy na siebie tą odpowiedzialność, ale zapewniam, że jako lokalny samorząd będziemy starali się sprostać tym wyzwaniom, które również są przed nami w związku z planowaną reformą finansów publicznych. Wierzę głęboko, że będziemy stawiali na wysoką jakość usług publicznych, które państwo świadczycie, ale również na rolę wychowawczą, którą wspólnie z rodzicami będziemy chcieli realizować. Razem z moimi zastępcami, również w zakresie inwestycji, wiemy, jak jeszcze wiele wyzwań przed nami stoi. To kwestie rozbudowy obiektów, które dzisiaj już są, chociażby w przytorze. To kwestie modernizacji i remontów infrastruktury społecznej, sportowej. To również dalsze termomodernizacje budynków szkolnych, które docelowo będą poprawiały nie tylko koszty funkcjonowania tych placówek, ale również podnosiły komfort pracy dla państwa, ale i dla korzystania z tych obiektów przez naszych uczniów. W Dniu Edukacji Narodowej przede wszystkim chciałabym państwu podziękować nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracyjnym oraz wszystkim osobom związanym z oświatą za trud, jaki wkładacie w swoją codzienną pracę. Dziękuję za cierpliwość w przekazywaniu wiedzy, za zrozumienie wobec uczniowskich trudności, za zaangażowanie w ich rozwój, a przede wszystkim za pasję i za poczucie służby, które niewątpliwie przyświeca państwu każdego dnia, kiedy mijacie drzwi swoich szkół. Szanowni państwo, życzę wam, by wasza praca przynosiła wam jak najwięcej zadowolenia, począwszy od tego finansowego, ale również poprzez osobisty rozwój i poprzez satysfakcję zawodową. Żebyście państwo każdego ranka znajdowali te siły, by wspierać młodych ludzi w ich poszukiwaniach i cieszyć się z ich małych i dużych sukcesów. Żebyście byli cierpliwi w stosunku do ich rodziców. Życzę wam prawdziwej satysfakcji każdego dnia z dobrze wykonywanej pracy na rzecz społeczności uczniowskiej i naszego miasta Świnoujście. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego i pięknego świętowania tego wyjątkowego Dnia Edukacji Narodowej. Dziękuję bardzo. W spotkaniu wzięli udział też emerytowani pracownicy oświaty, jak chociażby Helena Frankowska. W imieniu członków sekcji emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz własnym pragnę złożyć życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty, nauczycielom, pracownikom administracji obsługi, osobom, które wspierają i pomagają wspomagającym oświatę. Życzę zdrowia, osobistej satysfakcji z realizacji zadań, jakie stawia przed wami oświata. Życzę pomyślnego awansu zawodowego, szacunku i uznania. Niech uśmiech dziecka, ucznia, wychowanka będzie najmilszym podziękowaniem za wasz trud, pracę, poświęcony czas dla edukacji, wychowania młodego pokolenia. Koleżanki i koledzy, niech przyświecają wam w pracy słowa wypowiedziane ponad 400 lat temu przez Jana Zamoyskiego. Jakże aktualne również dzisiaj. Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowano. Koleżanki i koledzy, wiem, że wcześniej były odznaczenia w Szczecinie naszych zasłużonych i wyróżnionych nauczycieli. Pozwolicie, że również w imieniu grupy Związku Nauczycielstwa Polskiego pogratuluję wszystkim
odznaczonym, wyróżnionym, którzy za chwilę będą, i nagrodzonym, którzy też za chwilę będą nagradzani przez panią prezydent. Dziękuję władzom miasta za zaproszenie nas, emerytów. Śmiem twierdzić, że reprezentujemy najstarszą grupę emerytów nauczycieli naszego miasta. Na tę uroczystość wspaniałą i taką, którą przyjęliśmy z otwartym sercem. Czujemy się zauważeni i docenieni przez władzę, dlatego tak licznie i z wielką radością uczestniczymy w tym pięknym, wzruszającym spotkaniu. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Później był czas na wręczenie nagród prezydenta Świnoujście za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wśród wyróżnionych byli nauczyciele z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W poprzednich latach podczas miejskich obchodów Dnia Nauczyciela występowali artyści znani ze strady. Tym razem na gości czekał występ uczniów z Liceum Ogólnokształcącego imienia Mieszka I. W uroczystości wzięło udział blisko 200 dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty. To silna reprezentacja tej grupy zawodowej, bo w Świnoujściu liczba pracowników oświaty wynosi około 800 osób.